Na każdym wydziale jest to po prostu święto. Kończymy etap współpracy z kandydatami, ze studentami i jest to święto i dla nauczycieli, i dla absolwentów naszych studiów. Serdecznie gratuluję tutaj władzom Wydziału Budownictwa i Architektury za perfekcyjnie przygotowaną uroczystość. Dzisiaj było ponad 100 absolwentów. Miałam przyjemność wręczania im dyplomów. Było też sporo rodzin, osób związanych z procesem dydaktycznym. Naprawdę jestem pod wrażeniem pięknej uroczystości. Bardzo jest też tak miło i ten spotkać się i zobaczyć po prostu znajomych, zobaczyć uczelnię, zobaczyć, co się pozmieniało, no i odebrać tą nagrodę w końcu, bo chyba o to najbardziej chodzi. Jest to uwieńczenie tej pracy, tej ciężkiej pracy, 3,5-letniej pracy. No i jest to taka uroczystość, która to wszystko podsumowuje. Ja już pracuję, bo teraz się przeniosłem na studia zaoczne. Skończyłem dzienne inżynierkę, a teraz pracuję w biurze projektowym. No i się ciągle rozwijam. To jest to na mnie najważniejsze. Mam ogromną satysfakcję, że w roku 2015 ponad 300 absolwentów wydział wypromował. To jest wspaniałe osiągnięcie. Dzisiejsza uroczystość pokazała, jak wielu z nich otrzymało nagrody. Politechnika Opolska.